Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w Dziejach Ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 159 odcinek naszego codziennego podcastu u Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 103, wersety od 17 do 22. A łaskawość Pana na wieki wobec jego czcicieli a jego sprawiedliwość nad synami ich synów nad tymi którzy strzegą jego przymierza i pamiętają by wypełniać jego przykazania pan w niebie tron swój ustawił a swoim panowaniem obejmuje wszechświat błogosławcie pana wszyscy jego aniołowie pełni mocy bohaterowie wykonujący jego rozkazy posłuszni na dźwięki jego słowa Błogosławcie Pana wszystkie jego zastępy, słudzy jego pełniący jego wolę. Błogosławcie Pana wszystkie jego dzieła na każdym miejscu jego panowania. Błogosław duszo moja Pana. W drugiej księdze kronik, rozdziałach od IV do VI, przypomnimy sobie historię związaną z budową świątyni jerozolimskiej. W tym piękną modlitwę króla Salomona. Uczynił też ołtarz z brązu długi na dwadzieścia łokci, szeroki na dwadzieścia łokci, a na dziesięć łokci wysoki. Następnie sporządził odlew okrągłego morza o średnicy dziesięciu łokci, wysokości pięciu łokci i o obwodzie trzydziestu łokci. Pod nim były dokoła odlewy rozchylonych kielichów kwiatowych dziesięć na jeden łokieć, opasujących to morze w krąg. W jego odlewie były razem odlane dwa rzędy rozchylonych kielichów kwiatowych. Stało ono na dwunastu wołach: trzy zwracały się ku północy, trzy ku zachodowi, trzy ku południowi, trzy na wschód. Morze to znajdowało się nad nimi u góry, a wszystkie ich zady zwracały się do wewnątrz. Grubość jego była na szerokość dłoni, a brzeg jego był wykonany jak brzeg kielicha kwiatu lilii. Jego pojemność wynosiła tysiąc bat. Sporządził też dziesięć kadzi i postawił ich pięć po prawej stronie, a pięć po lewej, aby obmywać w nich to, co przygotowano na całopalenie. Morze natomiast służyło kapłanom do mycia się w nim. Sporządził także dziesięć złotych świeczników zgodnie z przepisami o nich i umieścił je w miejscu świętym. Pięć po prawej stronie, pięć po lewej. Sporządził ponadto dziesięć stołów i kazał je umieścić w miejscu świętym. Pięć z prawej strony, pięć z lewej, a ponadto sto złotych kropielnic. Wybudował nadto dziedziniec kapłański i wielki dziedziniec oraz bramy do niego wiodące, które pokrył brązem. Morze zaś umieścił z prawej strony, w kierunku południowego wschodu. Sporządził też huram kotły, łopatki i kropielnice. Tak ukończył pracę, którą miał wykonać w świątyni Boga dla króla Salomona, a mianowicie: dwie kolumny z owalnymi głowicami na szczycie tych kolumn, następnie dwie siatki do pokrycia dwóch owalnych głowic na szczycie tych kolumn, dalej 400 jabłek granatu na obydwu siatkach, po dwa rzędy jabłek granatu na każdej siatce. Do pokrycia dwóch owalnych głowic, które były na tych kolumnach. I dziesięć kadzi na podstawach. Również jedno morze i dwanaście wołów pod nim. Kotły, łopatki, widełki do mięsa i wszystkie naczynia dla króla Salomona i dla domu pańskiego sporządził Huram Abi z polerowanego brązu. Król polecił je odlać nad Jordanem, w dolinie między Sukkot i Seredata. Sprawił zaś Salomon wszystkich tych naczyń takie mnóstwo, iż nie można było obliczyć wagi brązu, z którego je wykonano. Sprawił też Salomon wszystkie naczynia, które są w domu Bożym, i złoty ołtarz, stoły na chleby pokładne, świeczniki i ich lampy z czystego złota, by je zgodnie z przepisem zapalano przed sanktuarium. Ponadto kwiaty, lampy i szczypce ze złota, i to z najlepszego złota. A te nożyce do knotów, kropielnice, czasze i popielnice były z czystego złota. U wejścia do świątyni, zawiasy bram wewnętrznych do Miejsca Najświętszego oraz bramy świątyni do głównej budowli były także złote. Tak ukończono całą robotę, której dokonał Salomon w Świątyni Pańskiej. Potem Salomon przyniósł i umieścił w skarbcu Domu Bożego święte dary swego ojca Dawida: srebro, złoto i wszystkie sprzęty. Wtedy też Salomon zwołał starszyznę Izraela i wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, do Jerozolimy na przeniesienie arki przymierza pańskiego z miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. Zebrali się więc u króla wszyscy Izraelici na święto siódmego miesiąca. Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, Lewici wzięli arkę i wnieśli ją oraz namiot spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w namiocie. Przenieśli je kapłani oraz lewici. Król zaś Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim przed arką, składali w ofierze drobne i większe bydło, którego nie rachowano i nie obliczono z powodu wielkiej ilości. Następnie kapłani wnieśli arkę przymierza pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, to jest do miejsca najświętszego, pod skrzydła cherubów. A cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem zajmowanym przez arkę, że okrywały arkę i jej drążki z wierzchu. Drążki te były tak długie, że ich końce były widoczne przed sanktuarium spoza arki, z zewnątrz jednak nie były widoczne. Pozostają one tam aż do dnia dzisiejszego. W arce zaś nie było nic oprócz dwóch tablic, które Mojżesz tam złożył pod chorebem, gdy pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z Egiptu. Kiedy wyszli kapłani z miejsca świętego, gdyż wszyscy znajdujący się tam kapłani oczyścili się, nie przestrzegając podziału na zmiany, wszyscy lewici śpiewający, Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie i bracia, ubrani w bisior Stali na wschód od ołtarza, grając na cymbałach, harfach i cytrach, a z nimi 120 kapłanów grających na trąbach. Kiedy tak zgodnie wszyscy jak jeden trąbili i śpiewali, tak iż słychać było tylko jeden głos wysławiający majestat Pana. Kiedy podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb, cymbałów i instrumentów muzycznych, chwaląc Pana, że jest dobry i że na wieki jego łaska Świątynia napełniła się obłokiem chwały pańskiej, tak iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała pańska wypełniła świątynię Bożą. Wtedy przemówił Salomon: Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze, a ja ci wybudowałem dom na mieszkanie, miejsce przebywania twego na wieki. Potem król się odwrócił i pobłogosławił całe zgromadzenie Izraela. Całe zaś zgromadzenie Izraela stało. Potem rzekł: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który rękami wypełnił, co zapowiedział ustami ojcu mojemu Dawidowi, mówiąc: Od tego dnia, w którym wyprowadziłem mój lud z ziemi egipskiej, nie wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela żadnego miasta celem wybudowania w nim domu, by imię moje w nim przebywało. I nie obrałem męża, aby był władcą nad moim ludem Izraelem, ale wybrałem Jerozolimę, aby tam było moje imię. I obrałem Dawida, aby był nad moim ludem izraelskim. Dawid zaś, mój ojciec, powziął zamiar zbudowania domu dla imienia Pana, Boga Izraela. Wówczas Pan rzekł memu ojcu Dawidowi. Dobrze postąpiłeś, że powziąłeś zamiar zbudowania domu dla mego imienia. Bo wypłynęło to z twego serca. Jednak nie ty będziesz budował ten dom, ale twój rodzony syn. On zbuduje dom dla mego imienia. Wypełnił właśnie Pan to, co obiecał, bo nastałem po ojcu moim Dawidzie i zasiadłem na tronie izraelskim, jak zapowiedział Pan, oraz zbudowałem dom dla imienia Pana, Boga Izraela. I tam też umieściłem arkę, w której znajduje się przymierze, jakie Pan zawarł z Izraelitami. Następnie stanął przed ołtarzem pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnął ręce. Zbudował bowiem Salomon podwyższenie z brązu i postawił po środku dziedzińca. Miało ono pięć łokci długości, pięć łokci szerokości i trzy łokcie wysokości. Wstąpił wówczas na nie, upadł na kolana wobec całego zgromadzenia izraelskiego, a wyciągnąwszy ręce ku niebu, rzekł: Panie Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty na niebie ani na ziemi, tak dochowującego przymierza i łaski względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca, bo dotrzymałeś słowa Twemu Słudze, Dawidowi, memu Ojcu, w tym coś Mu przyrzekł i powiedział swoimi ustami, a co dziś wypełniłeś własną ręką. Więc i teraz, o panie Boże Izraela, dotrzymaj słowa twemu słudze, memu ojcu Dawidowi, jak mu przyrzekłeś, mówiąc: Nie będzie ci odjęty z przed mego oblicza potomek na tronie Izraela, jeśli tylko twoi synowie strzec będą swej drogi, postępując wobec mnie tak, jak ty wobec mnie postępowałeś. Więc teraz, panie Boże Izraela, niech się sprawdzi Twoje słowo, które dałeś twemu słudze Dawidowi. Czyż jednak naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę twego sługi i na jego błaganie, O Panie Boże mój, i wysłuchaj tego wołania i tej modlitwy, którą Twój sługa zanosi do ciebie. Niech w dzień i w nocy oczy Twoje patrzą na tę świątynię. Jest to miejsce, w którym zechciałeś umieścić swoje imię, by wysłuchać modlitwę, jaką zanosi twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błagania sługi twego i twojego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Wysłuchaj z miejsca twego przebywania, z niebios. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Kiedy ktoś zgrzeszy przeciw swemu bliźniemu, a później wezwie go do przysięgi, a On przyjdzie do przysięgi wobec Twego ołtarza w tej świątyni. Wtedy Ty wysłuchaj z niebios i racz działać. Rozsądź między Twymi sługami, złego skazując na karę, aby na jego głowę spadła odpowiedzialność za jego postępowanie, a sprawiedliwego uznając niewinnym za jego uczciwość. Jeśli lud Twój, Izrael, spotka klęska od nieprzyjaciela za to, że zgrzeszył przeciw Tobie. A oni się nawrócą i będą wysławiać Twoje imię oraz błagać i prosić przed Tobą w tej świątyni. Wtedy Ty wysłuchaj z niebios i przebacz grzech Twojego ludu Izraela i przyprowadź ich z powrotem do kraju, który dałeś im i ich przodkom. Kiedy niebo zostanie zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przeciw Tobie, ale potem będą się modlić, zwróceni ku temu miejscu. I sławić twoje imię oraz odwrócą się od swych grzechów, bo ich upokorzyłeś, wtedy Ty wysłuchaj z niebios i przebacz grzech Twoich sług i ludu Twego Izraela. Ty wskażesz im dobrą drogę, po której iść mają i ześlesz deszcz na Twoją ziemię, którą dałeś swemu ludowi jako dziedzictwo. Gdy w kraju będzie głód lub zaraza, gdy będzie spiekota, śnieć, szarańcza lub liszki... Gdy wróg jego natrze na jedną z jego bram, albo jakakolwiek by była klęska, lub jakakolwiek choroba, wszelką modlitwę i każde błaganie poszczególnego człowieka i całego ludu twego Izraela, skoro przejęty klęską wyciągnie ręce do tej świątyni, ty wysłuchaj z niebios miejsca twego przebywania. Racz się zmiłować i oddać każdemu według jego postępowania, bo ty znasz jego serce, bo jedynie ty znasz serca ludzi. Niech zachowają bojaźń wobec ciebie i chodzą twoimi drogami po wszystkie dni swego życia na powierzchni ziemi, którą dałeś naszym przodkom. Również i cudzoziemca, który nie jest z twego ludu Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na twoje wielkie imię, na mocną rękę i ramię wyciągnięte, gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni. Ty z niebios, z miejsca twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do ciebie wołać. Niech wszystkie narody ziemi poznają twe imię, by przejąć się bojaźnią wobec ciebie za przykładem ludu twego Izraela. Niech wiedzą, że twoje imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem. Gdy lud twój wyruszy do walki ze swoimi nieprzyjaciółmi drogą, którą go poślesz, i będzie się modlić do ciebie zwracając się ku temu miastu i domowi który zbudowałem dla twego imienia wówczas wysłuchaj z niebios ich modlitwę oraz błaganie i wymierz im sprawiedliwość jeśli zaś zgrzeszyli przeciw tobie bo nie ma człowieka który by nie grzeszył a ty za to będziesz na nich zagniewany i dlatego oddasz ich w moc wroga wskutek czego zaborcy uprowadzą ich do ziemi dalekiej czy bliskiej oni zaś w kraju, do którego zostaną uprowadzeni, będą żałować, nawrócą się i będą błagać ciebie o litość w kraju ich zesłania, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. Jeśli więc nawrócą się do ciebie z całego serca i z całej duszy w kraju ich zesłania, i będą się modlić, zwróceni ku krajowi, który dałeś ich przodkom, ku miastu, które wybrałeś, i ku domowi, który zbudowałem dla Twego imienia. Wówczas wysłuchaj z niebios, z miejsca Twego przebywania, ich modlitwę oraz błagania, i wymierz im sprawiedliwość. Przebacz łaskawie ludowi Twojemu to, w czym zgrzeszył przeciw Tobie. A teraz, Boże mój, niechże oczy Twe będą otwarte, a uszy Twe uważne na modlitwę w tym miejscu. Teraz zaś powstań, Panie, Boże. I zamieszkaj Ty wraz z arką Twej potęgi. Kapłani Twoi, Panie Boże, niech przyobleką się w zbawienie, a czciciele Twoi niechaj się radują szczęściem. Panie Boże, nie odwracaj oblicza od Twego pomazańca. Pamiętaj o Twej dobroci wobec Twego sługi Dawida. Fragment pierwszego listu do Koryntian, rozdział jedenasty. Wersety od 2 do 34 zawierają napomnienia świętego Pawła dotyczące właściwego zachowania podczas nabożeństw. Apostoł porusza kwestię nakrycia głowy przez kobiety oraz właściwego przystępowania do Eucharystii, podkreślając znaczenie szacunku i jedności w zgromadzeniu wiernych. Święty Paweł ostrzega przed niegodnym spożywaniem ciała i krwi Chrystusa, aby nie narazić się na Boży sąd. Pochwalam Was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak jak Wam przekazałem, zachowujecie tradycję. Chciałbym, żebyście wiedzieli, iż głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę, wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy. Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga. A kobieta jest chwałą mężczyzny. To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania ze względu na aniołów. Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga. Osądźcie zresztą sami, czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, podczas gdy dla kobiety jest to właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie. Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal, my jednak nie jesteśmy takiego zdania. Ani my, ani kościoły Boże. Udzielając już pouczeń, nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. Przede wszystkim słyszę i po części wierzę, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako kościół. Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie świadomie znieważać Kościół Boży? I zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem: że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i, dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ile kroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć pana głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny staje się ciała i krwi pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was jest słabych i chorych, i wielu też pomarło. Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, Upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem. Tak więc, bracia moi, gdy zbieracie się, by spożywać wieczerze, poczekajcie jedni na drugich. Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu waszemu. Co do spraw pozostałych, wydam zarządzenia, gdy do was przybędę. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia